Dzisiaj wejdziemy w głąb kongijskiej dżungli, gdzie czekają na nas niezliczone tajemnice. Zostań z nami do końca, aby zobaczyć kilka najbardziej przerażających odkryć w tym rozległym, niezbadanym regionie. Zapraszam do oglądania. Gigantyczne pająki. Gęsta dżungla Kongo jest domem dla wielu różnych stworzeń. Do najbardziej mrożących krew w żyłach należą gigantyczne pająki, o których mówi się, że zamieszkują głębiny lasów deszczowych. Te masywne pajęczaki, znane jako dżyba fofi, zostały opisane przez lokalne plemiona i niektórych nieustraszonych odkrywców jako brązowy pająk, podobny do tarantuli wielkości talerza obiadowego, z nogami o długości do 180 cm. Mówi się, że te gigantyczne pająki tkają ogromne sieci między drzewami, tak silne, że mogą łapać małe zwierzęta, a nawet unieruchamiać nieostrożnych ludzi, którzy się na nie natkną. Niektórzy badacze przypisują tę historię przesadzonemu folklorowi lub błędnej identyfikacji mniejszych, znanych gatunków pająków. Inni są zaintrygowani możliwością wcześniej nieodkrytego pajęczaka. Bujny, gęsty las oraz jego wielkość i niedostępność utrudniły naukowcom prowadzenie badań tego obszaru, pozostawiając istnienie tych gigantycznych potworów otwartym na spekulacje. Starożytne podziemne tunele. Podobno pod gęstymi zaroślami kongijskiej dżungli kryje się złożona sieć podziemnych tuneli. Wykute głęboko w ziemi, rozciągające się na wiele kilometrów we wszystkich kierunkach, łączą różne interesujące miejsca w całym regionie. Teorie na temat ich przeznaczenia i tożsamości ich twórców są rozmaite. Niektórzy sugerują, że zostały zbudowane przez dawno zaginioną cywilizację, wykorzystującą tunele do transportu, handlu lub jako ochronę przed klęskami żywiołowymi lub konfliktami z sąsiednimi plemionami. Inne teorie sugerowały, że tunele mogły być częścią rozległego, połączonego systemu nawadniania lub służyć jako środek wentylacji podziemnych domów. Zakres starożytnych podziemnych tuneli pozostaje nieznany, a zagrożenia związane z eksploracją ciemnych, wąskich przejść, a także stale obecne zagrożenie ze strony jadowitych stworzeń i innych niebezpieczeństw sprawiają, że ich badanie jest zniechęcającym przedsięwzięciem. Wyspa Czaszki. Istnieje legenda o ukrytej wyspie Czaszek, odległej i niezbadanej krainie, o której mówi się, że kryje szereg egzotycznych i nieodkrytych stworzeń. Ta nieuchwytna wyspa, położona niedaleko od ludzkiej cywilizacji, uważana jest za dom dla gatunków od dawna uważanych za wymarłe lub jeszcze nieodkryte. Nazwa Wyspa Czaszki pochodzi od rzekomego kształtu wyspy, który przypomina ludzką czaszkę, gdy patrzy się na nią z góry. Niektóre opowieści mówią nawet o gigantycznych naczelnych przypominających legendarnego King Konga, który rządził wyspą. Niestety, jej istnienie zostaje niepotwierdzone. Wielu sceptyków twierdzi, że legenda jest po prostu elementem lokalnego folkloru, napędzanego gęstą, niezbadaną dziczą dżungli i ludzką wyobraźnią. Jednak możliwość odkrywania nowych gatunków nadal urzeka umysły poszukiwaczy przygód i zoologów. Legenda jest świadectwem nieprzemijającej tajemnicy i fascynacji kongijską dżunglą. Gigantyczne owady. Rozległa i w dużej mierze niezbadana kongijska dżungla jest domem dla niesamowitej gamy flory i fauny, w tym naprawdę zadziwiających owadów, które ewoluowały do ogromnych rozmiarów. Te ogromne stawonogi przyciągnęły uwagę licznych badaczy i entuzjastów przyrody pędzących w głąb dżungli, aby badać i dokumentować te fascynujące stworzenia. Jednym z najbardziej znanych przykładów gigantycznych owadów jest chrząszcz Goliat goliatus, który może osiągnąć długość do 11 cm i ważyć nawet 100 gramów. Ten masywny chrząszcz jest uważany za jednego z najcięższych owadów na świecie. Innym imponującym okazem jest afrykański krocionuk olbrzymi Archispirostreptus gigas, który może dorastać do 34 cm.
Oprócz tych gigantów, dżungla Kongo kryje wiele innych dużych owadów, takich jak ogromne motyle, modliszki i patyczaki, każdy z własnymi, unikalnymi cechami, które pozwalają im rozwijać się w tym zróżnicowanym i wymagającym środowisku. Naukowcy nadal badają gigantyczne afrykańskie owady, mając nadzieję odkryć tajemnice ich niesamowitych rozmiarów i lepiej zrozumieć czynniki, które przyczyniły się do ich ewolucji. Ponieważ obszary dzikiej przyrody na świecie nadal się kurczą, znaczenie zachowania i ochrony tych unikalnych systemów, jak i ich niezwykłych stworzeń, które nazywają je domem, staje się jeszcze bardziej krytyczne. Śmiertelne choroby. Podczas gdy ta ogromna dżungla jest domem dla oszałamiającej gamy dzikiej przyrody i cudów natury, jest to również niebezpieczne miejsce pełne różnych śmiertelnych chorób. Wilgotne środowisko tropikalne stanowi idealną pożywkę dla wielu patogenów, czyniąc dżunglę strefą wysokiego ryzyka dla podróżników i badaczy. Jedną z najbardziej niesławnych chorób związanych z dżunglą Kongo jest Ebola. Choroba wirusowa, która powoduje gorączkę, krwotok, a w wielu przypadkach nawet śmierć. Epidemie eboli zdarzają się sporadycznie w Kongo od 1970 roku. Choroba jest przenoszona przez kontakt z płynami ustrojowymi, co czyni ją szczególnie niebezpieczną dla osób pracujących z zakażonymi pacjentami lub zajmującymi się zwłokami zwierząt. Malaria jest kolejnym poważnym zagrożeniem dla życia w Kongo, a kraj ten zgłasza jedne z najwyższych wskaźników choroby na świecie. Rozprzestrzenia się przez ukąszenia komarów i powoduje gorączkę, dreszcze i objawy grypopodobne. Może być śmiertelna, jeśli nie jest odpowiednio leczona. Inne śmiertelne choroby kryjące się w dżungli to żółta febra, śpiączka afrykańska i denga. Każda z tych chorób może powodować poważne objawy i wszystkie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, by zapobiec powikłaniom lub śmierci. Ryzyko stwarzane przez te choroby jest spotęgowane przez odległy i często niegościnny teren Konga, który może utrudniać zapewnienie opieki medycznej lub transport zakażonych osób do ośrodków leczenia. Ponadto obecność konfliktu zbrojnego na niektórych obszarach może dodatkowo utrudnić wysiłki na rzecz zwalczania ognisk choroby. Pomimo niebezpieczeństw, naukowcy i pracownicy medyczni nadal niestrudzenie pracują nad opracowaniem skutecznych metod leczenia i środków zapobiegawczych. Od badania genetyki wirusa Ebola po opracowywanie nowych szczepionek przeciwko malarii podejmowane są wysiłki w celu zmniejszenia ryzyka związanego z tymi patogenami. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Cześć!